witajcie na kanale moim zdaniem.b. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na pyszną tartę z pieczarkami. Jest to przepis mojego autorstwa. Jest to połączenie pieczarkowego farszu do pierogów oraz spodu do tarty, a na wierzchu jest przyozdobiona serem. Może być to ser feta, a ja dzisiaj użyłam serka śmietankowego ziołowego. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak tą tartę wykonać, to zapraszam do oglądania. Do przygotowania farszu potrzebujemy 500 g pieczarek, 2 cebule, 3 łyżki oleju, 3 łyżki bułki tartej, 1 jajko oraz pieprz. Najpierw kroimy cebulę w drobną kostkę, a pieczarki ścieramy na tarce. Następnie podsmażamy cebulę i gdy się zrumieni, dorzucamy pieczarki. Całość smażymy na patelni tak długo, aż wyparuje cała woda z pieczarek. Następnie pozostawiamy farsz w misce do ostygnięcia. Farsz będziemy przyprawiać dopiero gdy wystygnie, a teraz zajmiemy się przygotowaniem ciasta. Do jego wykonania potrzebujemy 1,5 szklanki mąki, 120 g masła, 1 żółtko, pół łyżeczki soli i 30 ml wody. Mąkę przesiewamy, następnie dodajemy wszystkie składniki kolejno i wyrabiamy kruche ciasto. Gdy utworzy ono kulkę, zawijamy ją w folię spożywczą i chowamy na około 30 minut do lodówki. Gdy ciasto jest już schłodzone, formę na tartę smarujemy olejem oraz opruszamy mąką i zaczynamy wykładanie jej ciastem. Można ciasto wałkować, natomiast ja wolę metodę odrywania po kawałku i wyklejania jak plasteliną, ponieważ nie lubię się bić z kruchym ciastem i wałkować go. Na koniec ciasto przykrywamy papierem do pieczenia i wysypujemy fasolę, aby obciążyć kruche ciasto. I tak przygotowane ciasto wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i pieczemy ciasto przez około 20 minut. Gdy ciasto się piecze, wracamy do naszego farszu. Dodajemy do niego bułkę tartą, jedno jajko oraz pieprz do smaku. Całość mieszamy. A gdy ciasto się upiecze, wykładamy na wierzch ciasta oraz posypujemy serem. Wedle uznania może to być ser feta lub serek z ziołami. Jeżeli lubicie, może być to także ser żółty. I to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że przygotujecie własną tartę pieczarkową, że ten przepis Wam się spodobał i że go przetestujecie. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście proszę o kciuki w górę. Jeżeli nie zdążyliście zanotować, jak wykonać tą tartę, to odsyłam Was do opisu na dole oraz do posta na blogu, w którym ta tarta już gościła. Także zapraszam Was na mojego Facebooka oraz Instagrama i do kolejnych moich filmów. A w ten raz trzymajcie się ciepło. Pa, pa!